Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Ze mną ekipa Lotnego Festiwalu, ja w koszulce Lotnego Festiwalu, więc oznacza to jedno, że pojawię się na Lotnym Festiwalu we Wrocławiu. Tak jest. 30 sierpnia do 1 września. Znaczy, ja się pojawię 31. Tak jest. Tak, ja się pojawię 31 w sobotę. A festiwal, jak powiedziałeś, 3 dni aż. Tak, 3 dni. Tym razem no, trzymamy się tej konwencji trzydniowej i uważamy, że ona jest najbardziej dla nas trafiona. W przypadku takich otwartych festiwali to zawsze ta niedziela jest takim jeszcze momentem, gdzie można sobie... Znaczy to nie tylko my tak uważamy. No to jest też takie miejsce, nie? Że ono w niedzielę żyje, nie? We Wrocławiu. To może warto powiedzieć, co to za miejsce. Właśnie, co to za miejsce, czyli Hala Ludowa. Przepraszam, Hala Stulecia. Jahrhunderthalle. Ale nie wnętrze Hali Stulecia, tylko teren pod, dokładnie w tym roku pod Iglicą. Czyli przed. Przed Hala Stulecia, dokładnie tak. No tak, miejsce myślę dobre, jak patrzymy na statystyki chociażby tego, ile ludzi przez ZOSie przewija w weekendy, czy w ogóle w trakcie wakacji. No to... Tak można jeden bilet mniej kupić. Nie, tam widzieliśmy sobie takie kolejki, ja ostatnio tam tędy jeżdżę. Cała rodzina do parka. Ty też pewnie, tam kolejki są po 500 osób. My się przejdziemy z lotkami, po co stać w kolejce na piwo, przyjdziesz później. Tak jest plan ogólnie, no, to też, ale tak serio. Ale nie tylko zoo, bo tam przecież jeszcze cała pergola, która jest uczęszczana przez odwiedzających ogród japoński zaraz obok. No, ta hala sama w sobie też przyciąga, tam ludzi jest naprawdę sporo. Tak. Cztery festiwale za wami, tak? Tak jest. Zielona Góra, Gliwice, Warszawa i Lubin. Lubin. Tydzień temu. Na dobrze, tak. No i jak? Nie nas pytać chyba. No bo powiem tak, opinie szczególnie po Warszawie, ja takie też chyba, ja miałem duże oczekiwania, ale nie byłem, więc nie wiem, ale to co czytałem... To możesz się wypowiedzieć. Tak, standard, nie? Nie byłem, więc powiem, że słabo, nie? Chyba, że zaproszą zaraz, to będę Nie no, znaczy może zacznę. Jeżeli chodzi ogólnie o festiwale, bo wiem, że Kamil już się garnie, żeby odpowiedzieć o Warszawie. Ogólnie o festiwale, no to wszystko pokazują nasze ankiety, jeżeli chodzi o wystawców. No i wnioski moje są takie. Zielona Góra, petarda. Tam wystawcy bili rekordy sprzedaży wszechczasów. Nie wymienię nazwy, może sobie nie życzą, ale ktoś mi powiedział, słuchaj, ja w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu nigdy nie sprzedałem tyle piwa, co w Zielonej Górze. Takie było opinie, była petarda. Gliwice... Czyli co, po prostu tam rynek spragniony, bo nie ma alternatywy. No bo ktoś nawet ostatnio się tam na Facebooku, chyba Piwny Brodacz, żalił, że jest jeden multitap. Cały... Jeden to się otworzył po naszym festiwalu. No właśnie, w całym tam Lubuskim, tak? Czy w całym w Zielonej Górze i okolicach, tak? Znaczy tak, ja może dokończę, bo tak, Zielona Góra, Gliwice, festiwal bardzo. Ale nie, poczekaj, no to Zielona Góra, no i co? Dlatego, że nie było niczego, no to dlatego sukces, czy jaki był jeszcze powody? Kilka czynników się zgrało, tak. Począwszy od pogody, dobrze zaplanowany marketing, no i tych ludzi było od piątku, od 15, jak oni zaczęli, tak naprawdę w niedzielę o 20, kiedy już wystawcy nie mieli czego sprzedawać naprawdę, a mimo tego, że dowozili piwo jeszcze, kto mógł to dowoził, cały czas mieli sprzedaż. Tak, do znaczy... ostatniej butelki, food trucki też no, wyjedzone, naprawdę. To ja może też powiem tak od strony technicznej. No właśnie. Czyli dlaczego on się... przede wszystkim wsparcie miasta. Aha. Tak. Czyli wsparło nas miasto, dofinansowało, tak, tak, dziękujemy bardzo. Czyli innymi słowy, nie potrzebowaliśmy takiej ilości browarów, które spowodowałyby, żebyśmy po prostu zebrali odpowiednią kwotę, żeby to po prostu zorganizować. Wypromować. No przede wszystkim, tak, bo bez tego to tych ludzi by tam nie było. No, czyli innymi słowy, po prostu takie techniczne rzeczy. Budżet. Budżet. Po prostu. Znaczy, to się zawsze roto rozbija. No, zwróć uwagę, że to są festiwale otwarte. Będziemy robić wszystko, żeby z tej formuły nie zrezygnować. Póki co nam się otwarte daje. W sensie niebiletowane. Niebiletowane i tam są tylko browary i fotografie. Pozwól, że ci przerwie. Stoją piwa. Dobrze. Piwa wszystkie z browaru Piwowski. To jak? Każdy coś innego sobie wybiera, tak? No myślę, że tak będzie najlepiej. Może słowem wstępu jeszcze o Piwowskim. Znaczy nie, to może wybierzmy, nalejmy i wtedy. I o Piwowskim. Dobrze, możesz wybrać dwa. Masz dwa szkła, specjalnie. Mam dwa szkła. Przypadkiem zupełnie. Powiedz mi, co polecasz. Znaczy tak, co polecam? No ja bardzo lubię Fragole, ale to jest milkshake, wiem, że nie przepadasz. Bardzo dobre opinie zbiera Pils i się z tym zgadzam, bo jest bardzo fajny. Jest dobra, sobie. Pokaż mi swojego Pilsa, powiem ci, jakim jestem śubiwowany. Nie jest czeski, z tego co pamiętam. No i Desivka, brązowy medal z... teraz z Wrocławia, z wrocławskiego festiwalu.
otwieram tak w ten, żeby nie niszczyć kapsla, bo bardzo ładny kapsel, ale widzę, że otwierasz słaby. I New England podobno stabilny, aczkolwiek to nie jest już, wiesz... Bardzo ładny kapsel z takim piwowskim. No tak. To jest taki wojak szwejk trochę. Ktoś jeszcze pilsa, czy... Wiesz co? Ja mogę spróbować. Się okaże, że będziemy pili to samo, bo ja też chętnie. Ja się wyłamię. Dobra, dzień. Dobra. A to co dla ciebie? A dla mnie może... To jest Twister. Tak. Tak. Double Dry Hop New England. Dobra, to już będzie. Trochę goryczki bym dorzucił. Gdzie oni ważą? W Bielawie. W Bielawie, dobra. Więc kwestia, no to ja sobie też już od razu tego naleję. Więc kwestia Piwowski. Co to znaczy, że to jest partner lotnych festiwali piwa? Czy co, wybierają sobie pierwsi miejsca, czy mają tańsze stoisko, czy droższe stoisko, czy... Znaczy... Dobra. Czy chłopaki nam zaufali? To na pewno, tak, to tak. Na pewno pierwsze, od czego musimy zacząć. No bo startowaliśmy z ideą na początku... Rok temu już były dwa festiwale, ale to był Lubin, Legnica, no to powiedzmy, że taki początek mniejszej miejscowości, w tym roku na szerszą wodę, więc super. Ja osobiście odnoszę się tylko do jednej kwestii, nie będę mówił o piwach. Odniosę się do tego, w jaki sposób chłopaki się rozwijają i jak podchodzą też do marketingu i do pokazywania swoich produktów. Przeszli drogę pewną i w bardzo fajny sposób promują się moim zdaniem na festiwalach i troszeczkę w tej drodze są, tudzież byli lub byli na podobnej miejscu co my, czyli też jakby na dorobku. I między innymi to spowodowało, oczywiście piwa również, bo ja uważam, że piwa od piwowski są solidne. Bardzo dobry pilsen, ja nie wiem, no dlaczego ty mówisz, że jest za mało goryczki, to dosyć jest? Goryczki. No może. Taki niemiecki. Tak, właśnie ja też tak uważam, chociaż z tego co pamiętam, tu są też czeskie chmiele, chmieli chyba też. Jakbym coś miał poprawić, to tylko aromatu troszkę więcej chmielowego, ale nie jest źle. No ja uważam, że jest w porządku. No i od tego się zaczęło. A ty, Kamil, może rozwiń, co tak. Znaczy partner strategiczny. Partner strategiczny, czyli taki podmiot, który, tak jak pytałeś, pierwszy wybiera stanowisko, ma je najbardziej transparentne, może u nas zrobić taką strefę swoją, czyli powiedzmy jakieś dodatkowe leżaki, czy ostatnio chłopaki mieli w Warszawie nawet rowerki, gdzie robili po prostu konkurs, także... Jęgę taką wielką, ty widziałeś tę jęgę? Mieli taką półmetrową jęgę, czy półmetrową, wiesz co to jęga, nie? No i myśmy zgrali, to do brody doszło. Takie niby drobne rzeczy, ale ze smaczkiem, z uśmiechem i to też przyciąga ludzi, no bo umówmy się, lotne festiwale piwa są przede wszystkim mają przyjść dużo ludzi. Jak głosi hasło browaru chyba Monsters, tak? Pij, nie cmokaj. Więc to jest też tak, trochę mi się to hasło podoba i... I wracając... Tak, czy browar Monster będzie? No nie, ale podoba mi się to hasło, pozdrawiam serdecznie. Tak, no i a wracając do kwestii finansowych, to tak, również wiąże się to z większym jakby wsparciem nas, tak, naszego projektu, no ale też dajemy w zamian właśnie tą taką transparentność, marketing, no i liczymy... Uprzywilejowaną pozycję. Tak, i liczymy na to, że z roku na rok będziemy w stanie, powiedzmy właśnie dzięki takim partnerom strategicznym, nie tylko z branży piwnej, ale też innej, będziemy szukać takich partnerów, którzy będą widzieli w tym swój cel marketingowy i wspomagać nas. Dzięki temu będziemy mogli to, o czym rozmawialiśmy poza kamerą, czyli po prostu nie powiększać jakby opłaty dla browarów, robić to po prostu rozsądnie, bo naszym głównym celem jest to, żeby po prostu po każdym festiwalu każdy browar, każdy podmiot był zadowolony. Czyli mówię tu o takich kwestiach może za bardzo finansowych. Nie? No właśnie, to jak to z tą Warszawą było? No właśnie, Gliwice, Warszawa, Lubin. Po każdym z festiwalu i na początku się na górę robimy ankiety. Ankiety wysyłamy do browarów i pytamy się o kilka prostych spraw. Jak ogólnie oceniają poszczególne elementy i cały festiwal? Pytamy też, ale tych danych ujawniać nie będziemy, o przedział i ile, że tak powiem, utargowali. O to też pytamy, nie ma obowiązku odpowiedzi. No i nasze wnioski po czterech festiwalach są takie, że ogólnie rzecz biorąc i tu jeszcze dodam, pytając wystawców tak luźno, podobne opinie słyszymy, z wyjątkiem tych skrajnych, że ogólnie rzecz biorąc jest okej. Skłamałbym, gdybym powiedział, że jest szał, bo nie na wszystkich był szał, tak jak powiedziałem, i skłamałbym, gdybym powiedział, że jest dramat. Jest okej, jest w porządku. Wielu już dziś pyta, kiedy będziecie robić zapisy na przyszłą edycję? Listopad, grudzień. To ja wyślij mi newsletter. I to nie, że ja chcę zrobić tutaj jakiś, prawda, hype na lotny festiwal piwa i pseudo reklamy, że jest super, bo nie jest, zdarzają się błędy. Warszawa była najgorszym festiwalem z naszych wszystkich czterech, to trzeba to powiedzieć, to jest prawda. I wiele rzeczy tam jest na pewno do poprawy, natomiast Warszawa jest najdroższym festiwalem w zrobieniu.
znaczy w organizacji. Tam są horrendalne pieniądze. No to może złą lokalizację wybraliście, myślę, za bardzo prestiżową. Myślę, że jakbyśmy w Warszawie nie wybrali, mogłoby być podobnie. No, nie zrobimy festiwalu, no trochę tak. Nie zrobimy festiwalu, nie wiem, no na Brudnie, nie wiem, czy kurczę gdzieś, no nie zrobimy. To musi być dobre miejsce, żeby przyciągnęło ludzi. I pamiętam jeszcze o jednej rzeczy. My się, dopóki będziemy ruszać jedną kończyną, my się nie złamiemy i będziemy starać się kontynuować serię lotnych festiwali piwa w Warszawie, to mówię z pełną świadomością, Kamil pewnie zaraz potwierdzi, właśnie w tym miejscu. Bo to miejsce ma to do siebie. No, ale podobno właśnie nie było takie dobre, bo było za stadionem, a nie przed stadionem. Wszystko kwestia czasu i pieniędzy. Na stadionie to już trzeba zero dopisać. Mhm. I nie z lewej strony. Więc tak. To zależy od pieniędzy. No policzmy sobie 30 razy, czy tam wpisowe i browary wiedzą ile. To nie jest zresztą tajemnica, cały rynek wie, nikt nie miał taniej. Z pełną świadomością to mówię, to są budżety połowę tego, co mają festiwale z płatnym wstępem. No, po prostu. To jest połowa tego, jak nie mniej. Ja to liczyłem. No i po prostu, a marketing trzeba zrobić, a prąd trzeba mieć, a scenę trzeba wynająć. Ale generalnie, podsumowując Warszawę, tak jak powiedziałem, opinie były różne, zdarzały się dobre, było ich mało, zdarzały się dramatyczne, też było ich mało, większość była oczywiście, mogło być lepiej, ale ja uważam, że dramatu nie było. Ale zastanówmy się też taki plus, już z innej beczki, myślę, że tak z punktu widzenia, ile osób byliśmy w stanie przekonać nowych osób i dołożyć do tego koszyka nowych fanów jakby no kraftu, trunku krafta, tak. Którzy pierwszy raz się o tym dowiedzieli, przyszli z kolegą, zobaczyli co to jest, o jakaś kobietka, starsze osoby, różne osoby tam były. Więc my dokładamy tą cegiełkę, oczywiście powoli, ale liczymy po prostu na to, że ta systematyka i nasz upór spowoduje, że w dłuższej perspektywie, już na przyszły rok będziemy mieli nowe narzędzie do tego, żeby jeszcze to zwiększyć, ale żeby przekonywać coraz większe rzesze ludzi, co oznacza, że w perspektywie czasu, może dziś jest to pewnego rodzaju, my jesteśmy pewnego rodzaju inwestycją, ale inwestycją w cały rynek. Jeśli ktoś to widzi, jeśli ktoś jest pewnego rodzaju, no, patrzy na to z punktu widzenia takiego biznesowego, to jeśli nam zaufa i będzie trwał przy nas, to w perspektywie czasu dużo na to... To mu się opłaci. Ja w to wierzę. No sam rozmawialiśmy o tym ostatnio. Ale to co, to sugerujesz, że po prostu ci, co byli teraz, to będą traktowani lepiej niż co przyjdą za rok? Ależ oczywiście, że tak. Ja uważam, że z pełną świadomością mówię, że ci, którzy nam zaufali teraz, dostają ofertę miesiąc przed resztą. To ja mówię, to tak będzie. I tak było w zeszłym roku. Ci, co byli w Lubinie, w Legnicy, to było mniej browaru, dostali ofertę wcześniej. I nieważne, czy to... Czyli mogli sobie wybrać lepsze miejsce. Mogli sobie zabukować miejsce, bo niektóre miejsca kończyły się na pniu. Naprawdę, nawet w tym roku. No na pniu przesadzam, okej, ale dość szybko. I ludzie pytają, mówią, nie mogę ci dać oferty, za dwa tygodnie dostaniesz. Ja chcę się zapisać, ja już ją mam. No to mnie to nie interesuje, że masz. Ten browar był z nami rok temu, będzie w tym, jeżeli zechce. I tak to działa, no niestety. Aha, i dopiero, rozumiem. Jeżeli zostają miejsca, na przykład jest 20 browarów, tak? To najpierw wysyłasz do tych, co byli. I dopiero jak ktoś z nich nie będzie chciał, to dopiero są dla nowych. Inaczej, tak? Wysyłam do wszystkich, którzy byli chociaż na jednym lotnym festiwalu piwa, całą ofertę i oni sobie wybierają. Mają dwa tygodnie. Ale kto pierwszy, ten lepszy. Tak jest. I mają dwa tygodnie na przykład. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni zostaną miejsca, to idzie do reszty rynku. I teraz dlaczego tak? Bo ktoś powie, o, cwaniaki. Właśnie nie cwaniaki. Chcemy być w porządku wobec tych, którzy byli w porządku wobec nas. No stary, zaufałbyś ludziom, którzy powie, no ja zrobię 7 festiwali, rok temu sytuacja. W Warszawie zrobię festiwal, w Wrocławiu zrobię festiwal, w Zielonej Górze zrobię festiwal. No wiecie, no generalnie zrobimy festiwale. Marka nieznana. Ludzie, no my powiedzmy trochę z piwnym klubem gdzieś tam w branży, może znani, nieskromnie brzmi, ale gdzieś tam rozpoznawani trochę, Kamil w ogóle. I co? Przyszli browary, zaufały. Tak samo w tym roku będzie. No, ale czy to nie jest tak, czy to trzeba brać w pakiecie? Bo na przykład teraz browary powiedzą, no my tylko do Zielonej Góry, bo tam dobry jest, tak. Trochę drożej, ale trzeba brać w pakiecie, oczywiście. Wiesz, to jest pewnego rodzaju lojalność. Ta lojalność się objawia po prostu w dwie strony działa. Oni nam zaufali, a my ufamy im. I to trochę tak, ale nie ma żadnego obowiązku. Tak. Ja bym chętnie spróbował swoją drogą. Nie ma żadnego obowiązku, nie muszą być wszystkie festiwale. Każdy sobie jakby decyduje o tym, czy jedzie z nami, czy ufa nam na kolejny rok, czy wierzy w naszą ideę, czy nas lubi w ogóle, może nas nie polubił. Także, no po prostu. Tak. A nie lubisz mieszek? No dobra, no spróbuję, nie? To taki niedobry. Właśnie dobry, ja uważam, że jest dobry. Ten New England? Mam wrażenie lekki diacetyn, poza tym to było spoko. Czy jest owoc? Mogę? No słodko pachnie. Dobra. Oprócz Wrocławia została jeszcze Oleśnica i Legnica. Tak.
To będzie później. Tak, tydzień później? Oleśnica, potem Wrocław, potem Legnica. Legnica. A, Oleśnica jest wcześniej. Tak, jest teraz już. Teraz, już w tą sobotę. Tak, tak jest. Czy tam w piątek? Piątek, sobota, niedziela. Okej. Okay. Jutro. Nie no, żartuję pewnie, może tak wyjdzie. Tak. A to kogo zaprosić do Leśnicy? To może najpierw do tej Leśnicy, powiedzmy, nie? Czy już nie zależy wam? Nie! Już nie zależy nam. Znaczy, Oleśnica powie z Oleśnicy, więc będzie mógł się wypowiedzieć, jaka jest specyfika tego miasta. Ten festiwal jest bardzo małym festiwalem, bo tam będzie 8 browarów. Robimy to dlatego, że... Przede wszystkim dlatego, że super najmniejszy ze wszystkich z miastem jest, tak. Miasto jest bardzo aktywne, ja to tak oceniam, potwierdzicie lub nie, bardzo nam pomaga. Gdyby nie to, to byśmy nie zrobili festiwalu, no bo umówmy się, no, to też musi mieć jakąś masę, żeby zrobić to na takim poziomie, jakim my chcemy to robić, czyli żeby była scena, żeby był artysta, jakiś no, nie podwórkowy zespół. Nie są to może jakieś wielkie gwiazdy, ale zespoły, które już robią to zawodowo. No i stąd taki pomysł, żeby to było małe wydarzenie, ale tak jak w Oleśnicy wiemy, festiwal cyrkowy, nie wiem jak on się nazywa, ale... Owca. Owca, no, jeden z chyba z większych, nie wiem, w Europie. Czy nie wiem, czy jest większy w Europie. No duży, jest... naprawdę. Oleśnica jest też przyzwyczajona ale do... Nie ma żadnego połączenia, nie? Znaczy, już była. Tam emocje teraz wpadły i teraz wchodzimy my. Oleśnica jest przyzwyczajona do tego, że coś się dzieje, czy to na rynku, czy to nadstawami. To bo od razu powiedzcie, gdzie to będzie. Na samiutkim rynku. A, czyli super lokalizacja. Super lokalizacja. Tam chyba trzeba powiedzieć wprost, miasto nam bardzo też pomogło, tak samo jak w Zielonej Górze. Inaczej chyba byśmy tego po prostu nie zrobili. Ja sobie, kiedy my planowaliśmy ten festiwal, to ja tak trochę mówię, chłopaki, bo ja jestem z Oleśnicy, to jest fajne miasto, może byśmy tam coś zrobili, no ale 40 ponad tysięcy mieszkańców, no mogłoby się to nie zapiąć. Musielibyśmy tam postawić 20 browarów czy 15. To by nie zagrało ze sobą. A mamy ich 9? 8. No 8-9 i myślę, że to będzie bardzo udany festiwal. Okej. Okay. We Wrocławiu będzie browarów? 20. Uważam, że optymalnie, może nawet mniej niż, że jeszcze by tam się zmieściło więcej, w sensie i wypornościowo, żeby zarobiły i no, wszystkie byłyby zadowolone, natomiast to wynika ze specyfiki miejsca, ale też z tego, że chcemy też ten rok dobrze zakończyć i chcemy mieć pewność, że Wrocław będzie okej, nie? Że ci, co się zaufali, to będą zadowoleni, tak? Trudno, musiałbym się zastanowić, czy ci, co zaufali, też są, no, są browary, które wystawiają się zawsze na naszych festiwalach. To trochę zdradzę, bo jeszcze Legnicy line-upu nie podaliśmy. Na przykład browar Perun jest zawsze u nas. No, Piwowski jako partner strategiczny, Brodacz jest na każdym z festiwali. One tam też będą, ale też będzie parę browarów, które będą na przykład tylko we Wrocławiu, albo we Wrocławiu i w jakimś drugim mieście byli. Mhm. Więc to nie jest tak, że ci, co zaufali, to może ze słowa, ale myślę, że ci, co zaufali, będą w Wrocławiu, będą zadowoleni. Ja się ciebie pytałem przed tym, bo to nie tylko kwestia jakby... nie tylko kwestia warunków i tak dalej, ale też kwestia tego, kto będzie na festiwalu. No i pytałem się, czy to będą właśnie bardziej browary wrocławskie, czy nie. I ty mówisz, że nie. Ja z jednej strony, znaczy nie, że też, ale że raczej, że nie. Mhm. I ja w pierwszej chwili myślałem, no to źle, a z drugiej strony potem ty powiedziałeś, no ale to chyba lepiej, no bo jest powód, żeby przyjść na festiwal, a nie iść do multitapu, gdzie masz to samo piwo na co dzień, nie? Znaczy ja myślę, że to ja się na przykład tego nauczyłem, takie odkrycie, że w dużych miastach jest trochę tak jak mówisz, czyli ludzie, ten lokalny patriotyzm nie jest aż taki duży i ludzie chętnie spróbują czegoś nowego. Natomiast w mniejszych miastach to pokazał Lubin, pozdrawiamy browar Gwarek, nie wiem czy słyszałeś, powstał. Świetny, to był Hopi Wheat? Co to było za piwo? Jakiś American Wheat, naprawdę bardzo dobry, tam zrobili, no i wyprzedali się na pniu, że tak powiem, zabrakło im piwa. No tak, ale to wiesz, to był jakiś tam debiut, no tak, że wiesz, dalej, że lokalnie. No, ale jednak bardziej lokalnie, natomiast w tych dużych miastach wydaje mi się, że jeżeli ktoś przyjeżdża, no nie wiem, tak jak browar Incognito, przyjeżdża do nas 700 km na festiwale, tam ze Świdnika, pozdrawiamy bardzo serdecznie, tak. Bo bardzo fajnie super ekipa, tak. Z Sylwią i z Michałem, są bardzo porządni, że tak powiem, porządna firma. A to nie jest no już utytułowany browar, bo już z medalami na KPR-ze. Tak, ale ja też mówię, to jest raz, a dwa, że porządna firma też od tej strony takiej współpracy, bo to niestety nie jest regułą na tym rynku, ale to osobna sprawa. Także chwalę. No ale są też browary tutaj lokalnie, no nie wiem czy już się chwaliliśmy, czy... A no powiem, jak się nie pochwaliliśmy, to się teraz pochwalimy. Browar Widawa na przykład, czyli no też no wiadomo, tam blisko z Wojtkiem jesteście, no my tam też, bo piwo ważyliśmy. Ale świetne piwo, tak, no, chyba nie trzeba nikomu mówić, czym jest browar Widawa. Tu lokalnie będzie Dr. Brew, kurczę nie pamiętam w tej chwili, no Piwowski ze Świdnicy, na moment pewnie cały line-up na Facebooku, także robimy przekrój. Są browary z Podlasia, są browary z Lubelszczyzny, są browary z też stąd. To jest chyba dobra droga. Tak oceniam. Jak najbardziej. O której się to zaczyna? W piątek? O 15. W sobotę o?
12 i w niedzielę też o 12. Mhm. Tak, i w niedzielę. Do której? Do 22? Czy do, no, jest, do północy? Powiem w ten sposób, muzykę będziemy puszczać do 22, ale jesteśmy do ostatniego klienta. Zawsze tak robimy. Znaczy staramy się tak robić, nie wszędzie możemy, bo to każda, to też nie każdy wie, ale każda godzina kosztuje dodatkową obsługę i tak dalej, więc to się wiąże również z kwestiami finansowymi, ale tak, będziemy w Wrocławiu do oporu, tak myślę. Ale do północy na bank, tak? Na bank. Myślę, że tak, znaczy festiwale nasze pokazują, że to no, chociażby Zielona Góra, gdzie tam o drugiej ostatni browar chyba zamykał w piątek. Oczywiście no tam ludzie mieszkają, więc nie możemy sobie grzecznie, prosimy. No dobra, dobra, tylko leją piwo, no jak się krany nie zamykały, no to przecież nie będziemy wyganiać. Oczywiście. Akurat piątek czy sobota z reguły nie jest problematycznym dniem, najgorsza jest niedziela, bo... No ale niedzielę to też browary chyba nie chcą do drugiej w nocy siedzieć, nie? No nie, do drugiej to nie, ale... Ale dopóki się kran nie zamyka, to tak, myślę, no że właśnie, każdy posiedzi. Tam na podchalu stulecia nie będziemy nikomu przeszkadzać, tak? Więc myślę, że jak tylko publiczność dopisze, to będziemy się bawić do późna. Okej. No, ty będziesz, tak? Ja będę w sobotę, nie? Tak. Będzie live, także będzie można zobaczyć, jak to wygląda. Ci, którzy się nie zdecydują na przyjazd do Wrocławia. A na kogo się nastawiacie? Na mieszkańców Wrocławia, tak? Czy myślicie, że ktoś przyjedzie na ten festiwal? Nie, no głównie na mieszkańców Wrocławia oczywiście, bo to nie tego typu imprezy, żeby gdzieś Birgit z końca Polski jechał, ale ja się nastawiam na turystów też. Na tych, którzy przyjadą do ZOO, tak, i tych, którzy w ogóle przyjadą do Wrocławia, no bo promocja w mieście jest szeroka, nie tylko Facebook, tylko też, no zresztą nie mnie oceniać, zobaczycie pewnie słupy ogłoszeniowe, które są w kluczowych punktach miasta, gdzie turyści też przebywają, więc ja myślę, że jest szansa, jak ktoś, ogród japoński, ZOO, w ogóle park, no całe Sempolno to jest przecież... Też taka sugestia ze strony, mieliśmy takie spotkanie techniczne też z browarami, które były właśnie w Warszawie, więc też usłyszeliśmy parę ciekawych podpowiedzi, wyciągnęliśmy wnioski, tym razem puszczamy ulotkarzy, tudzież nasze ulotkarki. Strategiczne tak, punkty, gdzie tylko wiemy, gdzie będą, tak, gdzie będzie duży przepływ ludzi i też liczymy na to, że będziemy mogli ich tam jeszcze dodatkowo przyciągnąć, także... Jak milkshake? Mi się trochę zmętnił. Wiesz co, no nie jest takie złe. Fajną gruskawkę czuć, nie jest jakiś obrzydliwie słodki, jest dobry. Dobry jest, no. Znaczy inaczej, bo tak, ja nie wyczułam, na przykład no mówisz diacetyl, no okej, okay, no pewnie jesteś lepszy. W New Englandzie. Gdzieś tam, ja w tym nie? Ja tego nie wyczułam, ale generalnie te piwa są w porządku, są na pewno dobrze zrobione, no tak jest moje zdanie, zupełnie szczerze, no. Tam gdzieś się pojawiły, że różne opinie, no mnie się wydaje, że to co mówimy... Aż taka zbożowość wyszła w tym jest New Englandzie. No nie, no New England... To jest taki przeciętny. Rozumiem. Natomiast Pils był bardzo dobry i ten milkshake jest też bardzo dobry. Okej. Wracając jeszcze, w sobotę, tak jak mówiliśmy, no będziesz też na scenie, gdzieś tam parę słów do siebie pewnie powiemy. No i zapraszamy, bo jak nie w sobotę, jak nie możecie, to oczywiście w inny dzień, będzie live stream, będzie można zobaczyć. Bo myślę, że przegląd browarów też będzie ciekawy, bo to nie będą tylko browary, powiedzmy, z solidnymi, normalnymi piwami, no ale tak jak powiedziałem, czy browar Widawa, czy na przykład Stumostur, który też przywozi zawsze przynajmniej jednego czy dwa sztosy, czy to na Azocie, czy jakiegoś Lisa. No myślę, że przekrój będzie taki, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tak mi się wydaje. Koncerty, konkursy, my na scenie kilka razy, bardziej ty oczywiście, bo ty jesteś twarzą tego wszystkiego. O, ale będzie, też, będzie w końcu tak, ale będzie w końcu też Tomek, no, także odpoczniecie od niego, bo ja już na niego nie mogę patrzeć. Tak to działa. No, chyba tyle. Po prostu bardzo serdecznie tam zapraszam. No i ostatni będzie Legnica. Tak, 13-15 września, czyli 2 tygodnie po Wrocławiu. Tam gdzie? Też w rynek, centrum? Rynek. Do rynku. No? Tak, to już jest druga edycja w Legnicy. Trzecia. Mhm. Trzecia, tak. Tak. Trzecia. Pierwsza była piwa i ogórka. Tak. To anegdota bardziej. Tak, myśmy się zapoznali w ogóle. No tak, tak, to był no, początek. To był początek. Wyłudziłem wtedy pierwsze szkoło, pamiętam. Tak, do dzisiaj mam jeszcze wtedy grawerowane, nie takie. Tak. To były początki. Tak. No, myślę, że jak to będzie dalej w takim tempie iść, to wydaje mi się, że... Ja myślę, że data w odróżnieniu od daty Warszawy, o której pamiętam, jak żeśmy rozmawiali albo przy kamerze, albo za kamerą mówiłem, że to nie jest dobra data, bo wszyscy wyjadą już na wakacje, a tu z kolei już wszyscy powinni wrócić, bo to jest ostatni weekend wakacji, więc wydaje mi się, że data jest dobra. Jest trochę mniej turystów, ale data może być dobra. Dużo lokalsów. No, liczymy na to właśnie, że powracają. Roda studentów jeszcze nie ma. No, niektórzy już są, bo tam od 20 sierpnia się zaczynają poprawki. To tacy przyjdą, to znaczy, na piwo na pewno. 50%. Nie, że to... Poprawka, czyli no, nie. Niedaleko Wittigowo, także pozdrawiamy oczywiście. W ogóle Sempolno super. Pozdrawiamy oczywiście Politechnikę.
A to też daty, mówiąc o datach. Daty są, widzisz, zawsze będziemy wyciągać wnioski. Popatrzymy na to wszystko, podsumujemy sobie. Okej, ten data, ta data nie jest jakby super trafiona, więc trzeba po prostu ją gdzieś poprzesuwać. To jest wszystko mobilne, więc liczymy na to, że wyciągniemy wnioski. No i w przyszłym też, roku. Też Tomek doskonale wiesz, jak kalendarz jest napakowany festiwalami teraz. To jak układaliśmy ten rok, to też trzeba było tak, dobra, to będzie super data, nie, tu jest to, a zaraz później jest to, kurczę, no to też nie tutaj. Nawet, nawet teraz nam coś koliduje, tak? Chociażby taka mała, znaczy mała, najmniejsza z naszych, Oleśnica, koliduje z Rybnikiem. No cały czas jest coś. A szkoda, bo bardzo Rybnik lubimy Rybnik bardzo pozdrawiamy festiwal. I naprawdę też lubimy, jeżeli ktoś tam... W Lotnym Festiwalu we Wrocławiu koliduje z Cieszyńską jesienią. No tak, ale chyba... A do odległości już... Legnica z Birgoszczą z kolei, no ale to też, no wszystkiego się nie da. Ja myślę, że oczywiście wyłączając duże festiwale, zwłaszcza te mniejsze, to są zdecydowanie nastawione na lokalców. Taki tak. Lubin, Legnica, Oleśnica, Zielona Góra już nie mała, ale też raczej na ludzi stamtąd, no głodnych kraftu gdzieś tam. No raczej ze Szczecina nikt nie będzie jechał. Nie? No nie, aczkolwiek gdzieś tam blogerzy z Poznania się na przykład pojawili w Zielonej, co mnie bardzo ucieszyło. Sobie myślałem, kurde, tak wiadomo, no fajnie, super, ale no, że im się chciało przyjeżdżać, niby niedaleko, ale przyjechali. Pozdrawiamy Tomka Migdałka, który z nami tam był. No i myślę, że to jest idea taka dobra, żeby trafiać lokalnie, przede wszystkim tam, gdzie kraftu nie ma, no nie tylko, no duże miasta też są naszym targetem, bo w dużych miastach też jest problem z właśnie moim zdaniem z takimi otwartymi festiwalami, bo wszystkie są zamknięte, płatne, tak. Czy po tym sezonie jakby będzie jakaś weryfikacja, że z jakiegoś miasta zrezygnujecie? Być może, nie ukrywamy, że zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Ale na pewno w drugą stronę będzie weryfikacja. Czyli będzie więcej. No, jest na to szansa chyba. Co tydzień. Nie, albo no, dwa w tym samym czasie. Może na dwóch krańcach Polski. No, to jest wszystko kwestia pewnej logistyki. No tak. Musimy też się spotkać, porozmawiać, no bo umówmy się, to jest kwestia zaufania browarów, ale to jest też kwestia naszej wydolności. I też spraw innych właśnie. I musimy podsumować cały. Znaczy mi się cały czas po tej niesławnej webie wydaje, że takim fajnym pomysłem byłoby taki festiwal, który jeździ tak jak trasa EB kiedyś była, tam koncertów po całym Pomorzu, czy coś takiego. Chyba. No. Nie, chyba EB. EB? A może 10,5 też było, nie? Nie, to już nieważne. Coś takiego właśnie dla kraftu, to by była moim zdaniem szansa na zdobycie tylko to okres tych nowych, letni, tych, nie? Lipiec, tak, no wakacje, nie? Znaczy, to my musimy się temu przyjrzeć, bo też chcemy to zrobić dobrze, albo przynajmniej przeciętnie, a nie tak jak do tej pory. No my słyszymy opinię zawsze, że festiwale wakacyjne, na przykład w lipcu, my mieliśmy lipiec cały celowo odpuściliśmy. To był dramat. Wszyscy mówią, że i w miejscowościach turystycznych, i w nieturystycznych, i w większych, i w mniejszych, nikt nie słyszałem opinii, że ktoś był zadowolony. Najwyżej słyszałem, że no, było okej, okay, nie było tak źle. No to tak nie może być, nie? I to trzeba bardzo dobrze przemyśleć. W sierpniu festiwale. Tak. Sierpień jest trochę inny, bo w sierpniu mamy festiwal, teraz mieliśmy 9 w Lubinie, a potem już końcówka. No to wiesz, 23 Oleśnica też mieliśmy, bo fajnie z miastem, bo też lokalnie, no a Wrocław to już nie wakacje. Ale też umówmy się, w przypadku Lubina, Legnicy, czy znaczy może nie Legnicy, ale takie Oleśnicy, to też jest ta wyporność, tak? Nadal ludzie tam są, to nie jest tak, że miasto pustoszeje. To nie są duże aglomeracje typu właśnie Wrocław, Warszawa, gdzie w okresie letnim wszystko pustoszeje i to miasto w jakiś tam sposób mniejszym czy większym zamiera. Jeśli to dopasuje się, czyli ta wyporność ludzi, czyli 10 browarów, czy 9 tego jak w Oleśnicy, to ma szansę powodzenia, tak aby powiedzmy każdy wyjechał stamtąd zadowolony, tak? No w duże miasta to są inne jednak, te daty są tutaj, odgrywają dużą rolę. Za wcześnie, żeby podsumować jeszcze jedną rzecz. Całość, to tak. Ja tego chciałem powiedzieć, tak. Że jeszcze dajmy sobie tak. Te no bo jeszcze trzy festiwale do końca i wtedy jest, usiądziemy, tak. Poważnie porozmawiamy. Pamiętajmy też, co jest celem takim jakby pozabiznesowym, o ile w ogóle można mówić wbrew pozorom, bo się wszystkim wydaje, że organizatorzy śpią na kasie, wcale tak nie jest, o ile można mówić o jakichś celach biznesowych, ale pozabiznesowym celem jest przede wszystkim, i to nie jest żart, promocja kraftu tam, gdzie go nie ma. I to nie chodzi tylko o małe miejscowości, ale też o duże miejscowości i spotkania z ludźmi, którzy no od czasu do czasu piją, albo gdzieś tam się spotkali, ale my nie chcemy trafiać do ludzi, którzy, czy też chcemy, ale powiedzmy, że to nie jest nasz główny target, do ludzi, którzy, nie wiem, no przychodzą i prawda, ten RIS nie, bo ten już piłem raz, to już nie będę piła, dodatki mi nie pasują, bo jest tylko 4 i nie ma jakiegoś niespotykanego. Nie, to ma być masa, między innymi też my się angażujemy, czy z Piwnym Klubem, czy właśnie z Craft Eventem, w nie tylko festiwale, ale w takie działania, które spowodują,
to może tak zabrzmi nieskromnie, ale bardzo byśmy chcieli mieć wkład w to, że rynek craftowy będzie rósł. I wydaje mi się, że na razie może mamy taki malutki, ale jeżeli będziemy konsekwentnie realizować to, co realizujemy, to uda się zarówno osiągnąć swoje cele biznesowe, jak i cele browarów przede wszystkim. Czyli żeby te browary sprzedawały więcej w miejscach, w których można to robić. Taki cel troszeczkę chyba uzyskujemy właśnie w Oleśnicy jeszcze w najbliższym festiwalu, bo przecież tam nie ma żadnego multitapu, a okazuje się, że ktoś, ja nie pamiętam imienia, pamiętasz? Pozdrawiamy Arka z piwiarni chyba. Piwiarnia. Tak. Jakieś dwa miesiące temu chyba mu się skończyła wyłączność czy coś, mówi, że mam dwa krany, słuchajcie, co zrobimy. No i tam nie będziemy zdawać się w szczegóły, ale jakiś projekt craftowy mały w Oleśnicy odpalimy. Dokładnie tak. No i tak festiwal trochę... temu będzie sprzyjał, tak, będzie mógł nawiązać nowe kontakty, to wszystko się będzie słowo zazębiać. My się z tego cieszymy, będzie gdzie zrobić afterparty. No, innymi słowy to te małe kroki, o których mówiłem na samym początku, pewna uporczywość i dążenie do celu doprowadzi nas do takiego momentu, to kiedy ten craft po prostu będzie. Oby, wszędzie. No to liczymy. Czyli tak, w ten weekend Oleśnica, tak jest. Piątek, sobota, niedziela. Dokładnie, na rynku. Tydzień później Wrocław, 31.01. Tak jest, też piątek, niedziela. Tak, zapraszam szczególnie w sobotę, będę tam z moją latającą kamerą. I... Legnica. 13.14, dwa tygodnie później Legnica w rynku. Też. Okej. No to zapraszamy. Tak, serdecznie. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego do spróbowania? Co tutaj jest? To jest też jakiś milkshake. Tego nie piłem, przyznam szczerze, więc się milkshake IPA. Więc no. Się wypowie. To jest bez owocu. Jest wajcem, no to bez. A to, właśnie, a to jest ciekawe. Znaczy, jestem ciekaw. Jeżeli zanim sobie wlejesz, pozwolę sobie, jeżeli byś mógł zacząć od tego piwa. Jestem ciekaw, co o tym powiesz, bo my się z Pawłem mocno spieramy. To piwo pachnie bardzo intensywnie, ja takiego zapachu dawno intensywnie. To jest Calamansi? Tak, ale... No tu jest jeszcze niewypukane. Znaczy, tego... No właśnie, i co powiesz? Kwaśne. Od tej... taka cytrynowa kwaśność. Ale dla mnie to jest przesadzone w smaku. W aromacie jest... W aromacie jest super, bardzo fajnie pachnie, bardzo owocowo, tak no niebywale. Ale pachnie też kwaśnie. Znaczy zaskakuje. I zapowiada słodycz, landrynkową słodycz. Nie, nie, no, znaczy landrynka troszkę jest, ale bardziej bym powiedział, że właśnie taki cytrus, kwasek. Nie? Cytrus. Dla mnie to jest landrynki w opór i galaretki takiej rozpadnie. Ale w taki fajny sposób jest kwaskowy, bo w inny. Przegrałem. W taki łaskoczący na języku. Jezu, jest strasznie kwaśny, no naprawdę on to smakuje, pan wypił. Nie, no dobre. Nie dobre. To jest dobre. No, Calamansi. Calamansi. Calamansi co? Calamansi IPA? Czy... To jest chyba Calamansi IPA, z tego co pamiętam. 14. Nie ma tu w zasadzie napisane z tego stylu. Dobre. Dobre. Nie. Kupuję to, ten kwaśny. No, nie widzisz. Nie znam się. Ona jest nie, inny, zarobiony jest. Ona jest inna niż w kwaśnych piwach. Nie? No tak, znaczy tak. Niż w kwaśnych takich sourach. I inna też na przykład niż od marakui. Jest taka bardzo cytrusowa, bardzo taka cytrynowa. Jest taka aż... Limonkowa. Taka limonkowa, no. Aż taka na języku... Taka tequila taka, mówię, trochę zostanie. Kiedyś takie piwo ja podobne miał Brewdog Electric India. To było takie piwo, które daje ci taki efekt bateryjki na języku, nie? Że tam jak w dzieciństwie, nie wiem, czy lizaliście. No to tutaj jest taka kwaśność właśnie, taka właśnie inna. Nie, bardzo Calamansi, bardzo fajne. A to mówisz milkshake bez owoców, tak? A zostawię taki posmak. No dobra, no, okej, okay, niech wam będzie, że fajnie. No to wszystko mi pachnie tym Calamansi. No teraz będzie tak będzie. Nie wygląda wylej. Nie, no jest okej, okay, ale... No nie po Calamansi to wszystko będzie jest, tylko tak, okay. Jest takie zwykłe, nie? Czyli Piwowski też będzie miał na wszystkich tych trzech festiwalach będzie. Będzie. Tak, będzie. No pracujemy, współpraca się układa dobrze. Nie nam oceniać też, no nie chcemy, żeby też tak było, że nie wiem, będziemy na przykład oceniać na siłę piwa czy coś takiego. Wydaje mi się, że to oceni konsument na końcu i oceni to polotnych pewnie we wrześniu. A co planujecie, że na przykład będzie więcej takich partnerów w przyszłym roku? Czy oni już maksa zaklepali, że póki ten to już... Piwnych tylko może być jeden tak naprawdę. Tak, to tak przynajmniej ja to... Ja w tym roku ja jest Piwowski i jak będziecie wszyscy razem zadowoleni, to w przyszłym roku też będzie Piwowski. Na pewno mają pierwszeństwo i wyboru, tak jak powiedziałem wcześniej. Czyli tak, dostaną handicap 2-3 tygodnie, no zobaczymy. Usiądziemy do stołu, porozmawiamy o możliwości współpracy. Jeżeli a wy już planujecie przyszły rok? Terminy i tak dalej? Nie, czy jeszcze nie? Nie, 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 nie.
jeszcze za wcześnie. No, to skończmy to, co zaczęliśmy. Tak. To i tak jest bardzo dużo. Chcielibyśmy się tutaj skupić i do samego końca zachować taką skupienie i zrobić to naprawdę dobrze, żeby ta końcówka była... No, tam będzie dosyć długa przerwa, nie? Bo nie robicie w zimie, bo... Chcecie, żeby wszystko było na świeżym powietrzu, tak? A? Ja go złapał teraz. Ciągnie cicho. Na pewno to nie jest ten rok, ale perspektywa, jest jakaś perspektywa. Na razie dużo na ten temat nie będę mówił, ale też myślimy. Znaczy, tak. Znaczy nie ten rok, ale... 2020 na 21. Tak. Mamy... A nie 20 na wiosnę, 2000... na wczesne, tam przez wiośnie, zimę. Nie. Końcówka... Tutaj inna rzecz branżowa, ale to też na razie jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, być może. Natomiast planujemy na przełomie 2020-2021. Znaczy mamy pomysł na zimę. Ja słyszałem. Sylwester! To by nie wyszło. Sylwester z dwójką. Nie, Sylwester z Craftem. Wiecie, z Craft Event, no to zobowiązuje. Ale znaczy tak. Ja słyszałem, tak już ten temat kończąc, bo to pewnie już trochę rozmawiamy, właśnie, że z zimą zawsze jest problem, nie? Że no nie sprzedaje się piwo, jest gorszy okres, tak od późnej jesieni do początków wiosny. No mamy pewien pomysł, ale to chyba za wcześnie, żeby o tym mówić. Najpierw skończmy to, Kamil mądrze powiedział. Zróbmy dobrze koniec tego sezonu. Tak, i z pompą zakończmy to we Wrocławiu. Przyjedź, dlatego zapraszamy Tomasza Kopyra do Kopyrako. Tak, przyjedź, powiedz, wytchnij te miejsca, gdzie powinniśmy coś poprawić i mam nadzieję, że... Polał. Będziemy się stukać. Tak, bo... jest. Tak jest. No to do zobaczenia we Wrocławiu. Do zobaczenia. Dziękujemy. W Oleśnicy wcześniej. Oleśnicy, nie będzie, nie, nie będzie, ale ktoś z Oleśnicy i okolic to jak najbardziej zapraszamy. Do zobaczenia we Wrocławiu. No, myślę, że... Zapowiada się ciekawa impreza. Też tak musi być. Wasze zdrowie. Cześć.